Ile ja się mogę cieszyć, że mam ręce i nogi? Oczywiście do kiedy? Dopóki mi coś nogi nie utnie. Zauważamy, że czegoś nie mamy, że coś było dla nas ważne wtedy, kiedy zaczyna nam tego brakować. Dziękowanie ludziom to jest coś, czego nam trochę w dzisiejszych czasach brakuje. Czym ta wdzięczność jest? Czyli to jest o dostrzeganiu, czy dziękujesz sama sobie? Napisałaś książkę o rozwijaniu wdzięczności u dzieci. Uczyć dzieci doceniania i wdzięczności. Mój mąż robi mi codziennie kawę. On witaj, mamy tego samego męża. Czy my umiemy być wdzięczni? Czy warto być wdzięcznym? Czy dzieci rodzą się z emocją, jaką jest wdzięczność? Czy się trzeba tego uczyć? Na te pytania odpowie nam dzisiejszy wspaniały, przemiły gość. Jest z nami Ania Tutka. Dzień dobry. Dzień dobry, Beatko. Ania jest pedagogzką, Ania jest też trenerką rozwoju osobistego, ale jest też świeżutką autorką książki Luli i Wdzięczność właśnie o tym, jak hodować, kultywować, pielęgnować, wytworzyć w dzieciach od najmłodszych lat wdzięczność. Tak. Aniu, jesteś pedagogzką, propagatorką rodzicielstwa bliskości, komunikacji bez przemocy. Skąd pomysł na napisanie książki dla dzieci rozwijającej akurat wdzięczność? Pomysł zrodził się tak naprawdę z takiej mojej potrzeby wnoszenia do świata w ogóle relacji z dzieckiem. Jeśli pytasz konkretnie o wdzięczność, skąd akurat temat wdzięczności, tak. To jest tak, że książek na rynku jest bardzo dużo. Książek, które uczą na przykład rodziców i dzieci, jak sobie radzić z różnymi emocjami, prawda? Ze złością, ze smutkiem, z lękiem. I bardzo dobrze, że takie pozycje są, bo one są bardzo pomocne. Natomiast jeśli chodzi o wdzięczność, to jest bardziej o tym, jak budować pewnego rodzaju zasoby. Czyli to jest trochę taka profilaktyka. I taki był mój pomysł. Profilaktyka, która ma nas uchronić przed czym, skoro to profilaktyka? Tak, może nie uchronić, ale trochę nauczyć lepiej radzić sobie właśnie z takimi momentami, kiedy nam jest trudno. Prawda? Żebyśmy umieli lepiej sobie radzić z wyzwaniami, z trudnościami, żebyśmy też, żeby też uczyć tego dzieci, tak? Mam też, Aniu, wrażenie nieodparte, że my nie do końca różnie postrzegamy czy rozumiemy słowo wdzięczność. Ja pytałam moich znajomych przed naszą rozmową, z czym kojarzy im się wdzięczność? To zdecydowanie z wyrazami podziękowania. To był taki synonim, ale komuś za coś. Tak. Czyli ta wdzięczność była skierowana na kogoś, za to, co ta osoba dla nas zrobiła. A ja przeglądając tę książkę, wiem, że ta wdzięczność ma znacznie szerszą definicję. Jak w życiu tę wdzięczność, Aniu, sobie w głowie ułożyć? To ja trochę zacznę od definicji takiego pana, który w ogóle badał wdzięczność. To był profesor psychologii Robert Emmos. I on mówi o wdzięczności jako o afirmacji dobra, które nas spotyka na co dzień. I myślę, że to jest taka fajna definicja, która pokazuje jakby czym ta wdzięczność jest. Czyli to jest o dostrzeganiu takich rzeczy, które są proste, codzienne, na które tak naprawdę nie zwracamy uwagi, tak? I nie wiem, to, że leci woda w kranie, prawda? To, że mam... Wiesz co, ja jestem zdecydowanie osobą absolutnie wdzięczną do głębi za to, co mam i cieszącą się otaczającym mnie światem, ale ja mam też takie wrażenie, zapytam cię prowokacyjnie. Czy to też nie jest tak, że wiesz, no możemy być wdzięczni, że mamy ręce i nogi, prawda? Oczywiście. Tak, możemy być wdzięczni za to. Ale czy to nie jest też takie trochę spłycanie tego wszystkiego? W tym sensie, że wiesz co, ile ja się mogę cieszyć, że mam ręce i nogi? Oczywiście do kiedy?
dopóki mi coś nogi nie utnie. To wiadomo, tak? Tak. Ale czy to, wiesz, nie jest takie uproszczenie straszne, żeby się z tego cieszyć? Prowokacyjnie pytam. Myślę, że nie. Oczywiście można to traktować jako uproszczenie. Dobra, no mam ręce, nogi, cieszę się, prawda? Fajnie. Też mi atrakcja, nie? Też mi atrakcja, tak? Ale tak naprawdę właśnie zauważamy, że czegoś nie mamy, jakby, że coś było dla nas ważne wtedy, kiedy zaczyna nam tego brakować, prawda? Tak. Więc zaczynamy zauważać, że zdrowie jest ważne wtedy, kiedy na przykład chorujemy, tak? Oczywiście. I bardziej jakby ta praktyka wdzięczności, tak, którą możemy robić na co dzień, ma też trochę na celu przekierowanie naszej uwagi, tak? Czyli trochę nauczenie naszego mózgu czegoś, czego nie jest nauczony. Czyli dostrzeganie takich oczywistych stanów posiadania. Tak, tak, stanów posiadania albo w ogóle stanów swojej radości, swoich takich emocji, czyli tego, że na przykład, nie wiem, wywołuje we mnie radość to, że nie wiem, dzisiaj na przykład tutaj jestem. Prawda? We mnie też wywołuje radość, że tu jesteś, tak, Aniu. I ja na przykład dzisiaj mogę podziękować za to zaproszenie na przykład do ciebie, tak? Że to, że tutaj jestem, że dzisiaj mogę do was mówić, tak? I opowiadać o wdzięczności, że to we mnie wywołuje takie, a nie inne emocje, tak? Że jest to wdzięczność, radość, bo dzięki temu na przykład jakieś moje potrzeby zostają zaspokojone, tak? I to nie jest tylko o takim prostym dziękowaniu, wiesz, Bartka, że ja powiem słowo dziękuję. Ja rozumiem tylko to i ja czuję głębię w tym, co mówisz, bo to, że ty mi powiesz dziękuję, że mnie zaprosiłaś do Silver TV, tak, to jest coś zupełnie innego niż to powiedziałaś teraz, czyli że odczuwasz taką wewnętrzną wdzięczność za to, że tu się znalazłaś. Tak. I to jest ta różnica właśnie. Tak, i to jest właśnie z poziomu takiego odczuwania wręcz w całym moim ciele, tak? Jakby podzielenia się też tym. I to, co powiedziałaś, że wdzięczność ma często skojarzenie z dziękowaniem, tak, za coś. Tak. I okej, i to jest bardzo. Tak, też moi znajomi powiedzieli, tak, masowo. I to jest jakaś definicja wdzięczności, i to też jest wdzięczność, tak? Tylko jakby ja myślę, że warto odróżniać jeszcze. I to w przypadku dzieci też jest takie, myślę, dość istotne, że my czasami, nie wiem, jako rodzice, tak czasem może być, że dziękujemy naszemu dziecku na przykład za coś, bo chcemy, bo gdzieś może być ta intencja ukryta, że chcemy wywołać jakieś pożądane zmiany w naszym dziecku, albo na przykład w drugim człowieku. Czyli, że na przykład, nie wiem, jeżeli ja ci dziękuję za to, że mnie tu już uczepię się trochę tego przykładu, że ty mnie dzisiaj tu zaprosiłaś. Proszę bardzo, to miły przykład. Mogę, że taka ukryta intencja, której ja osobiście nie mam, ale mogłoby tak być, że nie wiem, na przykład chciałabym, żebyś mnie zaprosiła tutaj po raz kolejny, na przykład, jeżeli ci tak głęboko podziękuję. No już taka interesowność. Taka interesowność, tak, to jest trochę, prawda? Albo na przykład, jeżeli ja podziękuję mojemu dziecku, że mi dzisiaj pomogło w czymś, no to na przykład, czy ja to robię dlatego, że chcę, żeby ono w przyszłości dalej pomagało, czy to jest chęć takiego rzeczywiście głębokiego podziękowania, że to jest dla mnie ważne, mój synu na przykład, czy moja córka, że ty mi dzisiaj pomogłeś, bo dzięki temu ja, nie wiem, mam więcej czasu na to, żeby poczytać książkę na przykład, tak? Albo żeby odpocząć, czyli to jest takie z głębi serca. Ach, wiesz co, bo ta wdzięczność jednak jest jakoś tam integralnie związana z tym podziękowaniem. Mhm. Ona nawet w słowniku, bo ja sprawdziłam, występuje jako synonim niemalże, tak? Tak? Czyli wdzięczność, czyli podziękowanie. Ale ja myślę, że dziękowanie ludziom to jest coś, czego nam trochę w dzisiejszych czasach brakuje. Brakuje zdecydowanie i myślę, że w wielu obszarach, nie tylko takich rodzinnych, związkowych, ale też zawodowych, bo ja też pracuję z grupami zawodowymi w biznesie i na przykład bardzo często słyszę, że kurczę, podziękowanie od szefa na przykład, tak? Albo cud szefowi, techniki, słuchaj. Tak, a jak to się wydarza, to się okazuje, że Jezu, jak ja na to czekałam. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo my nie mamy żadnego problemu, żeby podziękować za rzeczy wyjątkowe. Prawda? Tak. Ale ja myślę, że jest duży niedobór podziękowania za rzeczy oczywiste. Mhm. Ja zawsze mówię, że miłość się robi z kanapek. Jak ktoś ci 20 lat kładzie na stole kanapki czy na talerzyku na śniadanie, to raz na jakiś czas podziękuj mu za to. Jak się ma wdzięczność właśnie do tego
takiej dziękczynności za rzeczy oczywiste, bo to nam gdzieś chyba umknęło. Tak, nam to umyka. Jest w ogóle takie pojęcie, które nazywa się adaptacją hedonistyczną, które mówi o tym, że o, to na pewno jest o mnie, bo ja jestem hedon taki, wiesz, tak, od góry do dołu. Czyli przyzwyczajamy się do rzeczy, które mamy na co dzień, prawda? To jest normalne. Ja lubię taki przykład mój życiowy i się nim podzielę. To jest przykład z mojego codziennego poranka, kiedy mój mąż robi mi codziennie kawę. On witaj, mamy tego samego męża. Być może. I rzeczywiście ja się do tej kawy bardzo przyzwyczaiłam. I był taki dzień w naszym życiu, parę miesięcy temu, że on mówi, wiesz co, i on mi tą kawę robi, jeszcze tam serduszka na tej tak, piance. Tak, tak, to też tak mam. Tak, i to jest cudowne. I naprawdę ja codziennie jestem teoretycznie, tak, nawet nie teoretycznie, tylko wdzięczna za tą kawę. Prawda też jest taka, że on któregoś razu powiedział, słuchaj, po tym jak ja tak wzięłam tą kawę, łyknęłam, w ogóle na niej się nawet nie zatrzymując, on mówi tak, wiesz co, ja codziennie ci robię tą kawę, a ty nawet nie podziękujesz za to serduszko, prawda? I ja wtedy się tak, no faktycznie, prawda? Bo to chyba się też wiąże z taką tendencją, która, czy też kierunkiem, który jest w tej chwili bardzo nagłaśniany i rozwijany, czyli z uważnością. Tak, 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 z tak? pewnością, że zauważaniem. Zobacz, tak, właśnie, nie wiem, tą kawę, zauważ, że kiedy przechodzisz na przykład, idziesz do pracy, zauważ, że świeci słońce, uciesz się z tego, że to słońce świeci, prawda, to są proste rzeczy. Zobacz, że zaczęły kwitnąć kwiaty na przykład na wiosnę, tak, to, czyli jakby zatrzymanie się i zauważenie i docenienie, że ja mogę być częścią na przykład tego świata, tak? Ekosystemu. Tej przyrody, więc to też jest, jeżeli mówimy w ogóle o definicji wdzięczności, to jakby poza dziękowaniem i taką wzajemnością, to też mówimy właśnie o dziękowaniu na przykład naturze, tak? Tego, co mamy, co nas otacza. To jest też o tym. Ale myślę, że też warto, wiesz, Batko, powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo ja często o tym na przykład mówię na warsztatach, czy z rodzicami, czy z dziećmi. I zadaję takie pytanie, czy dziękujesz sama sobie? Na przykład kobiety. A, to jest kolejna sprawa. Wczoraj nawet prowadziłam taki warsztat dla dzieci i rodziców i zapytałam, czy kiedy ostatnio sobie podziękowałaś, czy dziękujesz sobie? I ja myślę, że to też jest taki zasób, w którym możemy... Ale za co ja mam sobie, Ania, dziękować? Mhm. No właśnie, na przykład za to, że zrobiłam coś po raz pierwszy w życiu. Albo, że zrobiłam jakiś krok jakiemuś na przykład mojemu, nie wiem, marzeniu. Albo, że ugotowałam coś, tak? O, to już mi bliższe, prawda? Tak, to już mi bliższe. Że ugotowałam coś pysznego, czego wcześniej na przykład nie zrobiłam, tak? Mogę podziękować sobie, że na przykład dzisiaj poświęciłam sobie czas. A, to bardzo ważne. Że odpoczyłam, bo my często jako kobiety nie potrafimy odpoczywać, nie, tak? Nie, nie, że poszłam do kosmetyczki na przykład, prawda? Słuchaj, zrobił nam się taki duży worek tematów wdzięczności, ale ja muszę to powiedzieć, bo się inaczej uduszę. Aha. I ja ostatnio przeżyłam taki wzruszający moment. Miałam samochód przysypany śniegiem, gdyż nie posiadam w lesie garażu. I miałam jechać na umówione spotkanie. I słuchaj, wychodzę spod prysznica w szlafroku, patrzę, a mój samochód jest odśnieżony, włączony silnik, nagrzany. I to zrobił mój Spyszek. Nie musiał. Nie musiał. Nie musiał. I to jest moment, w którym ja jestem wdzięczna, że ja go mam. Tak. Nie wdzięczna za odśnieżenie samochodu. Nie, nie. Tylko za tego tylko, człowieka. Tylko, że za tego człowieka jestem wdzięczna, że mam takiego człowieka w życiu, który czasem myśli o mnie bardziej niż ja sama o sobie. To prawda. Ale zatoczyłyśmy duże kółko. Tak. Bo ty napisałeś książkę o rozwijaniu wdzięczności u dzieci. Tak. Myślę, że to jest książka nie tylko dla dzieci, ale to już inna sprawa. Tak, i takie mam też opinie od dorosłych, którzy już czytają i czasami mam tak, że ktoś kupuje dla siebie, nie dla swojego dziecka na przykład. Luli i wdzięczność, ale ja myślę, że my w takim tandemie babcia-wnuczek możemy fantastycznie tą wdzięczność kultywować. Powiedz mi, co znajdziemy w tej książce i gdzie ją kupić, bo teraz mamy taki czas podchoinkowy, to może warto sprezentować naszym wnuczętom
taką książeczkę? Zdecydowanie. Książka to jest taka krótka historia z życia misia Luli i jego rodziny, gdzie jego rodzice uczą przy okazji właśnie różnych przygód i trudności Luli i jego siostry, w jaki sposób można też dziękować w tych trudnych rzeczach. To jest już trochę taki high level czasami. Wow. I to jest historia o tym, w jaki sposób można w bardzo prosty sposób, stosując naprawdę proste narzędzie, uczyć dzieci doceniania i wdzięczności. Bo oprócz tego, że tutaj jest historyjka fabularna, tak, to mamy też tutaj zadania. Tak. Na przykład tutaj mamy cały spis rzeczy, za co można być wdzięcznym. Tak, bo moją intencją, kiedy pisałam tą książkę, było również to, żeby ona pobudzała do rozmowy, tak, i do działania. Więc już wiem, że to się dzieje, dlatego że dzieci bardzo łatwo i bardzo szybko w to wchodzą. Mogą tam narysować na przykład. Mogą też powiedzieć, za co chcą podziękować. Tak, mogą powiedzieć i dzieci w to bardzo łatwo i lekko wchodzą. Czyli to jest książeczka interaktywna, bym powiedziała. Tak. Która też można pokolorować, misiulka. Tak, jest słowo dla rodziców, tak? Czyli też parę słów na temat jakby wdzięczności. I jakby historia jest opleciona tym, że słoikiem wdzięczności, w zasadzie ona jest, ten słoik jest kanwą tej opowieści, dlatego że myślę, że nie ma w tej chwili rodziny i dziecka w domu, które po przeczytaniu tej książki nie ma swojego słoika wdzięczności. Słuchajcie, budujmy dzieciakami słoik wdzięczności. W tym pomoże nam książka Luli i wdzięczność napisana przez Anię Tutkę, która jest żoną mojego kolegi. Tak. I dlatego też tutaj się znalazła i pewnie bym nie wpadła na twoją książkę, gdyby Piotrek do mnie nie napisał. Ale cieszę się bardzo, że tak się wydarzyło. Gdzie możemy kupić tę twoją książkę, bo myślę, że wiele babć ma na nią apetyt. Ponieważ ja książkę wydałam sama, bez wydawnictwa, to jest dostępna do kupienia na mojej stronie i w moim sklepie www.annatutka.pl. W zakładce sklep jest do kupienia, więc serdecznie zapraszam wszystkie babcie i nie tylko do tego, żeby tam zajrzeć i kupić i rzeczywiście wzbogacić życie swoje i swoich wnucząt o wdzięczność. Myślę, że to jest taka emocja, którą warto kultywować w sobie i rozdawać na zewnątrz. Tak, zdecydowanie. Aniu, bardzo ci dziękuję za wizytę. I myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy, bo jest kilka ciekawych tematów, które myślę, że możemy tutaj na antenie poruszyć. Będzie mi bardzo miło, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.